Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Na piątek 12 maja zaplanowany został wyjątkowy koncert in memoriał Edwarda Żentary. Z okazji 6. rocznicy śmierci byłego dyrektora Tarnowskiego Teatru na dużej scenie zagra kwartet Proforma, a zaśpiewa Kazik Staszewski. Edward Żentara, zanim trafił do Tarnowa, występował na deskach wielu teatrów w Polsce, m.in. w Warszawie i Krakowie. Był także dyrektorem artystycznym teatru w Koszalinie. Szerszej publiczności dał się poznać, grając m.in. w filmie Karate po polsku Wojciecha Wójcika czy Trzech Młynach Jerzego Domarackiego. W maju przypada 6. rocznica śmierci Edwarda Żentary. Idź, synu, pójdź nad samą wodę. Tam usłyszysz niewiast szloch. Potem idź w wysokie góry, tam mężczyźni łkają w głos. Ojcze, skąd się wziął ten kobiet lament? 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej. Odbywa się on nieprzerwanie od 1994 roku w Tarnowie oraz kilkunastu miejscowościach Polski Południowej. Będzie można usłyszeć zapomniane i odkryte na nowo utwory kompozytorów polskich i obcych. Podczas koncertów prezentowane będą utwory symfoniczne i kameralne, które zapomniane przeleżały w rękopisach i starodrukach dziesiątki, a czasem setki lat. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura.tarnow.pl.